Cześć. Witamy widzów. Jacku, temat no istotny. Pamiętasz te lata 80., ten styropian, to co z nami zrobiono. A dla mnie to, co się w tej chwili dzieje, to takie małe déjà vu. Wydaje mi się, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że to jest takie wyrolowane pokolenie 2. Pamiętasz razy dwa. Pamiętasz te lata 80? Pewnie, że pamiętam. W skrócie powiedzmy, tak żebyśmy mieli podstawę do tego, co się stało. Patrząc, jakie grupy wiekowe nas oglądają, to większość z naszych widzów wie, co się działo, jakie mieliśmy nadzieje, jaką mieliśmy radość w momencie, kiedy wydawało nam się, że wygrywamy z jakimś systemem i tutaj nagle wprowadzanie takich chomików, którzy od środka zrobili nam rozpierduchę. No, trzeba to nazwać po imieniu. No i do tej pory są tutaj. Także to są spadochroniarze, którzy czuwają nad tym, żeby żadnych zmian nie było. Więc jeżeli będziemy przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, to weryfikacja takich spadochroniarzy musi być bardzo ścisła i bardzo dokładna, tak jak ku przestrodze. Czyli przypomnijmy. Narzędziowo. Wielki zryw, solidarność, nadzieje, okrągły stół. Potem się okazuje, że... Okrągłe koryto. Dokładnie, że to był zaczyn do okrągłego koryta, gdzie nikt nie poniósł jakby konsekwencji z tego, co robił. Wszyscy są zadowoleni. Bohaterowie są ciągle na pomnikach. Zmieniło się tylko z lewa na prawa, czyli ze wschodu na zachód. Niewielu osobom spadł włos. To nie rzecz w tym, żeby im te włosy spadały, czy golić na łyso, czy skazywać i rozliczać. Chodzi o to... Ale z tak zwanej sprawiedliwości i prawa, no to tylko została partia. Tak, i to w dodatku nazwa nienależna. W każdym razie nieadekwatna. To nie chodzi o to, żeby ich rozliczać, bo można to zrobić. Część z naszych słuchaczy i w ogóle jest pewien bunt społeczny, który by chciał takich rozliczeń. Super, fajnie. Tylko jeżeli my zaczniemy się teraz rozliczać z tego, to stracimy energię na coś, co było przeszłością i będziemy zajmować się przeszłością i nie wybudujemy naszej przyszłości. Nie jestem przeciwnikiem takich nie tyle rozliczeń, ile takich trendów myślowych, co mogą być zaprezentowane. Można się nad nimi zastanawiać, ale jeżeli mamy określoną ilość czasu, określoną ilość energii, żyjemy w świecie skończonym energetycznie, więc znaczy w sensie zasobów. Jeżeli my zajmiemy się i wydamy te zasoby na te rzeczy, to kto będzie zajmował się tworzeniem rzeczywistości? Bardziej na to trzeba zwrócić uwagę, a tutaj zrobić krótkie rozwiązania. Po prostu nie mają prawa uczestnictwa w tworzeniu nowego świata ci fachowcy, znaczy pseudofachowcy, którzy po prostu sprawę spieprzyli. No bo jakbyś wziął powiedzmy do domu, powiedzmy, że masz duży dom, i bierzesz kafelkarza, robi ci kuchnię lub łazienkę i spieprzył. I mówisz, kurde, ale ja mam cały dom do kafelkowania, wezmę 4 kafelkarzy. I do tego zespołu dołączasz tego, który ci spieprzył. Zrobiłbyś coś takiego? No właśnie. A tam zostało to zrobione. Wasz prezydent, nasz premier, takie jakieś miksy, jakieś takie, kurde, tu nie ma miejsca na takie sentymenty, że trzeba pociągnąć starego konia. No niestety, trzeba go odstawić od tego koryta całkowicie do końca i bez prawa powrotu, absolutnie. Nie, i nie dać się oszukać drugi raz. W tej chwili też mamy niby rząd polski. A który z nich jest tak naprawdę Polakiem? Otóż, jeżeli chcielibyśmy tworzyć rząd polski z uczestnictwem Polaków, no to niechże to będą Polacy. Niech przedstawią swoje korzenie, skąd pochodzą, prawdziwe nazwisko. Jeżeli ktoś chce być papieżem, Polakiem, to niech proszę przedstawi prawdziwe nazwisko, tak? Kuc.
niech to zostanie zweryfikowane i przed, a nie po szkodzie. Bo teraz już jesteśmy po szkodzie. I co takiego zrobimy, że my to w tej chwili ujawnimy? I tak wszyscy wiedzą, ta wiedza jest dostępna. W internecie trzema kliknięciami można dostać się do takich wiadomości i nadal ci ludzie są u tak zwanej władzy. Więc to nie tyle jest styropian bis, tylko bis do kwadratu, moim zdaniem. Bo w tej chwili wszystkie ustawy, które oni wprowadzają, są przeciwko Polakom, Polsce, naszym zasobom i własności terenu w ogóle. Wszystko. A jeszcze ostatnią ustawą to w ogóle dołożyli do pieca, bo wyobraź sobie, na pewno słyszałeś o tym, chociaż nie rozmawialiśmy o tym przed programem, że oni sobie jeszcze ustalili zwolnienie z odpowiedzialności karnej. No bo wiedzą, że rozrabiają i teraz sobie zabezpieczają tyły, co będzie, jak zaczną uciekać. I tutaj możemy przytoczyć paru wizjonerów, którzy widzą w odwrocie rząd, ucieczkę, rezygnację, jakąś z urzędu. Załóżmy, że coś takiego się szykuje. Załóżmy, że mają rację, że potencjał najwyższy w tej chwili jest na to. No to oni właśnie sobie robią furtkę, żeby ich nie ukarać. A może my nie potrzebujemy nikogo karać, tylko po prostu zamknąć przed takimi ludźmi granice, ogłosić banicję i po prostu zacząć gospodarować na swoim podwórku i nie zwracać uwagi, bo już żeśmy raz ten błąd popełnili. Tutaj właśnie chciałbym nawiązać do tego wątku, o którym przed chwilą poruszyłeś. Mianowicie lata 80. było wiadomo, czarne, czarne, białe, białe, praktycznie ludzie, którzy rozmawiali ze sobą, wiedzieli, kto jest za, kto jest przeciw. Bo to było proste. Tu komuna, tutaj nowe rozdanie. Teraz, bo moim zdaniem ten system to jest cały czas ten system, zresztą często o tym powtarzamy, wycwanił się. Po pierwsze podzielił Polaków na nieskończoną ilość praktycznie tych podziałów. Ostatnio nawet znowu wróciła przed wyborami prezydenckimi. To, co niby już nie było aktualne, stało się aktualne i znów im się jakby partyjne podziały udało jakby dosyć mocno uskutecznić. Ale mnie bardziej interesuje właśnie ten styropian, czyli tak zwana alternatywa. Ruch, który mówi, że... w tym kierunku chcesz pójść. Tak, dokładnie. Dobrze, no to pójdźmy tutaj. Widzisz, opozycja właściwie to nie ma opozycji. No bo ta opozycja sprawuje władzę, co po niektórych To jest jedynie pozycja dla mnie. Tak, i to tak, kolankowo-łokciowa, dodawania... Co po niektórzy powiedzą, ale mamy te partie opozycyjne, to ja zawsze w takim układzie odpowiem, po owocach ich poznacie, pokażcie, gdzie tam Rejtan leżał, czy on rzeczywiście sobie tam, nie wiem, pazurami tę swoją pierś rozerwał i tak dalej. Nie zauważyłem, ale może jestem ślepy. Ale teraz pójdźmy w to, w czym my tkwimy. Jesteśmy tak zwaną alternatywą. Mm-hmm. Przynajmniej w tym kręgu tak można się poruszamy. Czas na zmianę nazwy. Tak, tak, ale Jacku, wiesz, ale dobra, okej, systemie. Dobrze. Ja porównuję po części ten ruch alternatywny do tego, co było tą zaczątkiem Solidarności. Chciałbym, żebyśmy sobie przeanalizowali, czy rzeczywiście zasługujemy, czy jesteśmy takim ruchem, który może dokonać takiej zmiany, czy to przypadkiem nie jest jedna wielka gra z małymi wyjątkami? Po pierwsze, nie mamy wyjścia. Jesteśmy jedynym rozwiązaniem alternatywnym, skoro już alternatywa, ludźmi świadomymi, tylko teraz zależy od tego, czy my pozostaniemy świadomymi, czy zechcemy tą świadomość ofiarować jakiemuś przywódcy, który, załóżmy, że będzie tym wspomnianym przez ciebie styropianem bis. A ryzyko jest duże. Więc rozwiązania typu przedstawicielstwo są średnio dobre. Pod pewnymi warunkami. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że jesteśmy w stanie zastąpić nasz rząd ludźmi odważnymi, uczciwymi, nieskazitelnymi, to będzie słabo, bo okaże się, że zostanie dwóch, trzech. Ja też tutaj chyba nie załapię. W każdym razie
co mogłoby spowodować, że ci ludzie będą pracować na rzecz narodu i będą w tym uczciwi. Ja często wspominałem, że wirusem naszego społeczeństwa jest zysk. Jeżeli ten zysk, czy też chciwość, uczucie wynikające z chęci zysku, będzie ograniczona i ten człowiek nie będzie pracował dla tego zysku, to już jest pierwszy punkt, który by kwalifikował taką osobę. Następna rzecz. Kwestia bezkarności. To, co przed chwilą żeśmy powiedzieli o ostatniej ustawie. Jeżeli taki człowiek będzie bezkarny, będzie sobie mógł ustawić jakąś ustawę, rozporządzenie i sam siebie ściągnąć odpowiedzialność, no to znaczy, że on zakłada nieuczciwość. I to jest dyskwalifikacja. To, co żeśmy rozmawiali w przerwie między programami, absolutne pozbawienie immunitetów ludzi pracujących na urzędach dla społeczeństwa. Nie ma czegoś takiego. Dodatkowo szczególne kary, nie mówię tutaj ze szczególnym okrucieństwem oczywiście, bo ktoś zaraz się domyśli, bo jest takie pojęcie, funkcjonuje. Szczególne kary dla takich urzędników za sprzeniewierzenia, łapówkarstwo i wystąpienie przeciwko narodowi. Ponowna konstrukcja przysięgi, bardzo precyzyjna. Już pomińmy te wszystkie frazesy typu powoływanie się na Biblię lub Boga, ale konkretne przyrzeczenie, które będzie spełniało rodzaj umowy między społeczeństwem a wykonawcą. Tu musimy zmienić w ogóle rodzaj myślenia. Rasa polityków powinna całkowicie zniknąć. Nie możemy mieć polityków. Musimy mieć przedstawicieli narodu, którzy pracują dla narodu, na jego zlecenie. To, co żeśmy niejednokrotnie z Januszem Sadzą wspominali i co Janusz Sadza wymyślił, to hasło zatrudnię polityka na umowę o dzieło. Jest to świetne rozwiązanie. Doskonałe, proste, łatwe do zrobienia, ale jednocześnie musi być to rodzaj kwalifikacji dla takiego człowieka. I tylko wtedy jesteśmy w stanie zapobiec temu, co się wydarzyło. Bo jeżeli mamy w tej chwili przedstawicieli ogólnoświatowego lobby, czy też różnych korporacji, no to nie będzie dobrze, bo oni jako przedstawiciele handlowi będą nam sprzedawać to, co mają aktualnie na magazynie. No i sprzedają. Musimy odwrócić tą sytuację, w dodatku zrobić to w ten sposób, żeby absolutnie życie gospodarcze, czy też nawet, bo pewną politykę będziemy musieli utrzymywać, na przykład stosunki z innymi narodami. I w tym zakresie absolutnie kontakty powinny być prowadzone według jakiegokolwiek protokołu, chociaż niekoniecznie takiego, jak w tej chwili jest. Bo ja proponuję na przykład nagrywanie wszystkich rozmów w czasie rzeczywistym i powiedzmy skonstruowanie takiego programu, w którym prace rządu są podglądane w czasie rzeczywistym na ekranie monitora przez internet i jednocześnie archiwizowane w razie, gdyby ktoś był akurat w pracy albo w polu, albo bawił się z dziećmi i nie miał czasu obejrzeć, ale każdy obywatel powinien mieć możliwość nie słuchania aferzystów z taśm prawdy z jakiejś restauracji, sowy, nie sowy, tylko w sposób oczywisty. Co ciekawe, tego człowieka chyba skazano za to, że nagrywał. No, absurd, absolutny. W naszym prawie nowym powinno być tak, że wszystkie rozmowy na temat tego, co się dzieje w naszym kraju, powinny być transparentne. I powiedzmy tak, jak ostatnio Łukaszenka zrobił, tak? Powiedział, że dostał informację, że dostanie 90 baniek, tam trochę ponad, później nie zgodził się, to dostał 960 z funduszu walutowego i on przed narodem nie wstydzi się powiedzieć, że taka sytuacja jest, tylko że on to mówi. A powinno wyglądać to w ten sposób, że panel do zarządzania w prawdziwej demokracji oddolnej powinien być taki. To jest faks, czy też messenger,
to jest print screen, proszę bardzo, czy pismo, załóżmy, w listem poleconym, a jeżeli był przedstawiciel, no to nagrana rozmowa, gdzie przychodzi przedstawiciel na przykład z WHO, czy z Narodowego Funduszu jakiegoś tam, czy tam walutowego i mówi, panie Łukaszenka, czy też panie prezydencie, ktoś tam, kto tam na urzędzie aktualnie będzie siedział pod tym żyrandolem, 900 baniek mamy jakby na rozwinięcie tematu, żeby tutaj zrobić takie coś jak we Włoszech. Co pan na to? I wtedy naród sobie może w każdym chwili odtworzyć. Mówi, aha, takie buty, przyłazi jakiś gość i chce zapłacić 960 milionów dolców, czy tam euro, nie pamiętam dokładnie, za to, żeby wprowadzić nam tutaj masakrację, tak? Maskarację, czy i jakąś plandemię i tym podobne rzeczy. I wtedy naród jest w stanie zdecydować, czy ten człowiek jest uczciwy, czy nie. Czy my mamy zrobić coś takiego, czy nie. I wtedy nie spada odpowiedzialność na rządzących, tylko na wybory, które będziemy podejmować społecznie. A jak będziemy ponosić odpowiedzialność społeczną, to będziemy powoływać odpowiednich fachowców do tego, żeby skomentować zagrożenie, czy rzeczywiście jest, a jeżeli jest, to jakie jest. Wywalić oczywiście takich, kurde, no typowych, przecież systemowych, to ja bym nie wiem jak właściwie jak ich nazwać, tuba propagandowa, jak pan Gut bodajże, który jest wirusologiem, ale jakoś ukrywa przed ludźmi fakt, że różnica między rozmiarem tego ewentualnego tworu wirusa, a gradacją siateczki, którą nosimy, jest taka różna, że ona nie ma prawa niczego zatrzymywać. Z drugiej strony też nie jakieś tam badania, które wykonuje się, typu testy, ich prawidłowość jest wysoce zadziwiająca. W jaki sposób? Bo okazuje się, że nawet jeżeli ktoś nie dostarczył próbki, to dostaje oświadczenie, że jest jednak, że wynik jest pozytywny. Tak? Były takie sytuacje, gdzie lekarz czy tam pielęgniarka zostawił próbkę u badanego w domu, ale przysłał mu informację na drugi dzień, że po badaniu jednak jest chory. Taka próbka stoi dalej na stole. Albo ci kurnicy, co stali w kolejce i 15 minut przed wymazem dostawali SMS-a, że są jednak chorzy, że wynik jest. No przecież to są jaja. Jeżeli my byśmy społecznie podejmowali takie decyzje, czyli mielibyśmy kontrolę, powoływalibyśmy odpowiednich ludzi, którzy są odpowiednio wykształceni, a nie odpowiednio opłaceni. Różnica jest chyba wyraźna między tymi dwoma opcjami. Przecież znanym żartem w świecie naukowym jest to, że ten, kto płaci za badania, to ma prawo żądać określonego wyniku. Większość grantów się na tym opiera. No to czas skończyć to szaleństwo. Dobrze, zanim będziemy kończyć to szaleństwo, to my musimy rozpocząć drogę do tego. A droga, i tutaj powrócę do tego, o czym chciałem mówić na początku naszego programu, mianowicie do analizy troszeczkę tego naszego środowiska alternatywnego, tych podziałów, które są ewidentne, bo nie mówimy jednym głosem, oraz do pewnego sposobu, w jaki przynajmniej większość alternatywy chce pokazać to, o czym myślą. Mianowicie do demonstracji, do protestów oraz formuły, w jaki sposób chcą to pokazać. Bo my raczej nie jesteśmy zwolennikami demonstracji. Uważamy, że jak coś robić, to już skutecznie. Ale zastanówmy się, czy taka perspektywa, patrząc się na to, co się dzieje w tym naszym środowisku, nie jest bardzo realna, czy za chwilę nie staniemy przed dylematem, czy przyłączyć się do takich działań, bo one będą, Takie wezwania przyjmuję regularnie, nawet w formie takiej oskarżającej, dlaczego to Sokal nie wyjdzie na barykady, tak? Na szańce. Dopóki jest możliwość, a ja taką możliwość widzę, pokojowych rozwiązań, będę się trzymać tych rozwiązań. Natomiast już nie chodzi o moje przekonania, tylko chodzi o pewną
analizę zachowań, w jaki sposób wprowadza się ograniczenia dla ludzkości w różnych narodach na całym świecie. Doprowadza się do pewnej sytuacji zagrożenia, w której potrzebna jest pewna reakcja. I powiedzmy, terroryzm. Ponieważ nastąpiły wybuchy, tu metro, tam coś tam, tu gdzieś zatrucia, tam ktoś wjechał w tłum ludzi na promenadzie, względnie gdzieś wziął karabin maszynowy i dokonał egzekucji na kilkudziesięciu osobach. To są wszystko powody do tego. Wszystko może nie, przesadziłem, miałem unikać generalizacji. Ale w większości wypadków są to wszystko powody do tego, żeby ludność obserwująca zaakceptowała pewne ograniczenia. Kamery na ulicach, podsłuchy w telefonach, w zamian za swoje bezpieczeństwo. Są w stanie ludzie za bezpieczeństwo oddać swoją wolność i żyć, no już nie w złotych klatkach jak w wierszu, ale w miarę komfortowo, przynajmniej w poczuciu, że jakiś rząd, jakaś policja, jakieś wojsko jest gdzieś i będzie czuwać nad nimi i w razie czego dokona akcji jakiejś odwetowej czy ochraniającej. Oczywiście też akcje się nie wydarzają albo wydarzają się bardzo rzadko. Natomiast mówiąc o demonstracjach, mamy dokładnie ten sam schemat, tylko na dużą skalę. Bo jeżeli w tej chwili, tak popatrz, jest w tej chwili bardzo duży ruch za naszą zachodnią granicą. Niemcy, oprócz tego, że wykazują się beztrością umysłu, zauważają, że jest coś nie tak, to jeszcze świetnie się integrują, potrafią to zademonstrować, potrafią się zgromadzić w tak olbrzymiej ilości, bo to przecież nie tyczy tylko Berlina. Więc jest w miarę dobrze. Tylko czy dostrzegają zagrożenie, które z tego wynika? Bo rząd Niemiec, właściwie zarząd, bo nie ma rządu Niemiec, może podjąć decyzję, że jest to zagrożenie na przykład demokracji i wprowadzić na przykład wojsko na ulicę. Dlaczego by nie? Może powiedzieć, że ponieważ w naszej konstytucji przynajmniej istnieje taka ustawa, w której w wyniku bezpośredniego zagrożenia upadku ustroju prezydent ma prawo jako zwierzchnik sił zbrojnych wyprowadzić na ulicę i opanować to zagadnienie. Jeżeli zostanie to w ten sposób zinterpretowane, Niemcy narażają się na dużą reakcję. I jakkolwiek jestem pełen podziwu dla tej dumy narodowej, dla tej odwagi, to jednak sądzę, że o tym pomyśleli nieliczni. Ale mamy dodatkowy element. Zostały wyprowadzone jakieś tam wojska, w jakiejś części amerykańskie z terenu Niemiec. Więc pozwalają Niemcom, być może Niemcy również obliczyli to sobie, że skoro tutaj 9,5 tysiąca wyjechało, teraz 4,5 czy tam 5 tysięcy, kolejna wersja kolejnej grupy amerykańskich żołnierzy, no to oni są mniej zagrożeni pacyfikacją tego typu demonstracji, więc to może ich odwagę odpowiednio wzmocnić. Tak sądzę. Ale idźmy dalej. Jeżeli pozwolono na to, żeby Niemcy byli na tych ulicach tak licznie, może to obudzić odwagę innych narodów. Jeżeli te narody się obudzą i wyjdą na ulicę w tak liczną rzeszą, bez odpowiednich narzędzi do zmiany, tylko jako demonstracja, to może zostać to potraktowane jako próba obalenia ustroju, czyli porządku prawnego w sensie interpretacyjnym. I akurat w Polsce, ponieważ to, że ci żołnierze, ale także niemieccy oprócz amerykańskich są i mają odpowiednią ustawę, która ich wyposaża w amunicję i broń, naszą zresztą. Dodatkowo jeszcze rząd się zbroi i zabezpiecza bardzo, bardzo intensywnie, więc czują to zagrożenie, no to może być to pewnego rodzaju prowokacja na ogromną skalę. Ja nie twierdzę, że tak jest, ale czy ktoś to jeszcze zauważył? Ja nie słucham ostatnio bardzo dużo
nawet alternatywnych mediów. Być może ktoś jeszcze to zauważył, ale spróbujcie Państwo pójść za tą myślą czy i zinterpretować to sobie samemu. Czy obudzenie takiego ruchu w Niemczech może wpłynąć na odwagę Polaków, którzy wyjdą, ale mają pewne siły przeciwko, które zostały zresztą importowane właśnie od Niemców. I to u nas, jeżeli by się zdarzyło, to jest to inny teren, inne warunki prawne, zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo na przykład amerykańscy żołnierze są zwolnieni z odpowiedzialności karnej na prawie polskim i ewentualnie mogą być sądzeni u siebie na swoich prawach, co oznacza, że jeżeli ktoś ma źle w głowie i jest zwykłym mordercą albo sadystą, to może sobie dowolnie tutaj pogrzeszyć, prawda? Postrzelać sobie bez żadnej odpowiedzialności, bo nie wiadomo, jak tam będzie się działo. Przed naszym narodem nie odpowie. Przed rodziną zastrzelonego także nie odpowie. Więc może spokojnie nawet pokazywać twarz, bez przyłbicy. I, teraz... i do tego jeszcze usprawiedliwienie rządu ostatnią ustawą urzędników państwowych, w tych także funkcjonariuszy mundurowych, co do łamania prawa karnego, jeżeli będzie ono usprawiedliwione jakimś wyższym celem na przykład i tam konkretnie jest podane jakim, czyli tym COVID-em. Tym COVID-em, no to mamy w tym momencie prowokację na ogromną skalę, która spowoduje wprowadzenie stanu wojennego tutaj, a stan wojenny upoważnia do zmiany konstytucji. I teraz już nie ustawy podrzędne ani rozporządzenia, tylko w konstytucji będziemy mogli mieć, istnieje w każdym razie takie zagrożenie, bo tylko w tym stanie wojennym jest w stanie prezydent wprowadzić zmiany i ograniczenia w konstytucji. I wtedy już na nic będą te nasze programy o mocy konstytucji, tej czy innej, bo teoretycznie ta konstytucja, która teraz obowiązuje, także jest nielegalna. No ale urzędnicy się nią posługują, więc my też się nią posługujemy. W momencie, kiedy do czegoś takiego by doszło, to nawet tego nas pozbawią, takiej mocy prawnej. W związku z tym bądźmy ostrożni w tych interpretacjach i póki da się to metodami pokojowymi rozwiązać bez rozlewu krwi, bez demonstracji, to trzeba tą próbę podjąć. Jeżeli ona nie spełni tego warunku i dalej będzie tak, jak jest, to niewykluczone, że dojdzie do reakcji ludzi taka jak w Niemczech i kto wie co dalej.